my! Wojtku, to debiut twój w drużynie Pogoni Szczecin dzisiaj. Z trudnym rywalem, rywal z Ligi Izraelskiej. Jak się czujesz po tym meczu, jakie wrażenia? No dobrze się czuję. Cieszę się, że w ogóle dostałem szansę, żeby się pokazać trenerowi. I żebym mógł wreszcie się zgrać z chłopakami, bo wiadomo, dołączyłem jako ostatni do kadry. Ciężki rywal, ciężkie warunki, ale no, staraliśmy się dorównać im i wygrać za wszelką cenę. No widać, że u nas jeszcze tak brakuje trochę doświadczenia, dużo młodych chłopaków, no ale wydaje mi się, że źle to nie wyglądało i tylko tak dalej i do przodu i myślę, że będzie dobrze. Uderzenie z rzutu wolnego, z tego co ja wyczytałem, zdarzało ci się trafiać z rzutów wolnych. Tutaj minimalnie bramka sporował i piłka trafiła w poprzeczkę. To jeden z twoich atutów, rzuty wolne? No tak, no zdarzyło mi się kilka razy trafić do bramki, czy w pierwszej lidze, czy to w młodej ekstraklasie. Trenuję to, jednak jest to jakiś tam mój atut i pielęgnuję to i staram się wykonywać to na treningach, żeby w meczach była to powtarzalność i żeby trafiać po prostu do bramki. Dość trudne dzisiaj warunki, nie żebyśmy doszukiwali się cytatów z Piotra Ćwielonga, ale słońce nie dawało za bardzo pograć. Mocno odczuwasz zmęczenie? No mocno odczuwam, ale warunki dla obydwu zespołów były takie same. Wiadomo, oni są przyzwyczajeni do takich warunków, my trochę nie, ale teraz też gramy, liga ruszyła, każdy gra czy o 12, czy 15, czy, no, w takich godzinach i musimy po prostu być przygotowani na taką pogodę, nawadniać się i po prostu spodziewać się wszystkiego, bo taka jest piłka i nikt nie będzie zamawiał pogody na po prostu pod siebie. To kiedy możemy się spodziewać Ciebie w wyjściowym składzie, w oficjalnym meczu ligowym? A to już pytanie do trenera, ja robię wszystko po to, żeby trafić do tego pierwszego składu, żeby przebić się do tej 18 meczowej i mam nadzieję, że już niedługo dostanę szansę po prostu, żeby się pokazać publiczności ze Szczecina.